Radio R YouTube Channel. Ze mną w studiu marszałek województwa lubelskiego, a jednocześnie jedynka na liście PSL w okręgu nr 3 w wyborach do sejmiku, Sławomir Sosnowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa, witam Pana. Na początek zapytam, jak nastroje w PSL-u przed niedzielnymi wyborami do samorządu? PSL wierzy w to, że będzie największym zwycięzcą tych wyborów na Lubelszczyźnie? Myślę, że bardzo dobre nastroje. Myślę również, że pełna koncentracja i mobilizacja, bo ostatni tydzień tak wyglądał i wygląda zawsze przed każdymi wyborami. Myślę również, że jeszcze jakieś nowe pomysły kandydaci z siebie chcą wykrzesać. Myślę, że ten ostatni tydzień, a pokazują na to również sondaże, to jest też bardzo dobra próba dotarcia do tego elektoratu, który nie zdecydował jeszcze na kogo zagłosować, a jak wiemy w samym Lublinie tego to jest 13%, prawda? Więc warto popracować. Na pewno będziemy pracowali pracowaliśmy nad tym, żeby być jedynką, natomiast okaże się 17. A myślę, że 16 wieczorem też. Pan marszałek wspomniał tutaj o Lublinie. Może być problem z dotarciem do wyborców w Lublinie. PSL nie obawia się docierania właśnie do wyborców, którzy są skupieni w tych większych miastach. Macie taką wizytówkę, czy taką etykietkę, może trochę łatkę, partii, która głównie dba o interesy wsi. Jaką macie ofertę dla mieszkańców Lublina? No właśnie. Myślę, że ostatnia kadencja pokazała w sposób dobitny i najbardziej wyraźny ze wszystkich dotychczasowych kadencji samorządu województwa, że to właśnie PSL bardzo dużo robi również dla tego miasta, które jest najważniejszym miastem dla naszego regionu i najważniejszym ośrodkiem wzrostu. Więc zdajemy sobie z tego sprawę, ponieważ również ze wsi pracuje masę ludzi i ma pracę w mieście, więc powinniśmy dbać i dbamy o to, by miasto się rozwijało bardzo prężnie i rozwija się. Te wszystkie inwestycje, które są realizowane, zarówno, nie chcę ich wymieniać, bo Państwo doskonale widzicie i znacie i Pan też, te, które wokół nas istnieją i te budowane jako, powiedzmy, inwestycje wojewódzkie i te, które buduje Pan Prezydent Żuk, to wszystko powstaje również przy udziale i decyzyjności Polskiego Stronnictwa Ludowego, który współrządzi w Sejmiku Województwa Lubelskiego, a dofinansowanie środków europejskich jest tutaj przeogromne. Myślę, że możemy się również pochwalić tym, że w tych planach, które są bardzo ważne na najbliższą przyszłość, tych planach, które dzisiaj układamy, mam na myśli i strategię obydwie i rozwoju województwa i regionalną strategię innowacji, jak również negocjacje kontraktu terytorialnego i negocjacje regionalnego programu operacyjnego, pokazują w sposób dobitny, że miasto, stolica województwa będzie zawsze numer 1. Aczkolwiek jesteśmy za zrównoważonym rozwojem. Nie możemy dopuścić do tego, żeby pełna, cała koncentracja była tutaj środków. I tak nie jest. Dlatego stworzyliśmy obszary strategicznej interwencji, bo te wszystkie potencjały rozwojowe, które drzebią w województwie, musimy również wydobywać. Ile mandatów w przyszłej kadencji, jeśli chodzi o Sejmik Województwa i czy będą samodzielne rządy w Sejmiku Województwa PSL-u? Nie wierzę w samodzielne rządy żadnej partii politycznej i nie chciałbym, żeby takie rządy były. Ja jestem za tym, żeby może idealizuję pewne rzeczy, ale najlepiej, gdyby polityka skończyła się właśnie 17 i gdybyśmy wszyscy radni usiedli i może razem wszyscy byśmy zawiązali jedną wielką koalicję dla dobra i rozwoju województwa. Zważmy na to, że jest to ostatni taki etap w tak dużym konsumowaniu środków europejskich. To właśnie dzisiaj powinniśmy pomyśleć o tym, jak utrzymamy i jak wydamy te pieniądze, które do nas są zakontraktowane już w postaci tych programów i te, które przyciągniemy z programów operacyjnych, by utrzymać te inwestycje w przyszłości, kiedy środków europejskich zabraknie, by nakręcić w takim stopniu rozwój przedsiębiorczości inwestycji w tym kierunku, by z odpisów i zarówno od osób fizycznych i z PIT-u i z CIT-u, od przedsiębiorców mieć takie podatki, byśmy mogli jako samorząd funkcjonować w sposób, że tak powiem, zdrowy, niezachwiany, bo dzisiaj, proszę państwa, to, że na Mazowszu płaci się janosikowe, a dzisiaj te sprawy zostały wygrane przez samorząd Mazowsza, to 40 milionów odpłynęło nam z budżetu tegorocznego, a dopływy z podatku PIT są na poziomie 39 milionów. Więc dzisiaj myślę, że o tym powinniśmy myśleć. I nad tym powinniśmy się wszyscy pochylić jako radni wojewódzcy. Ja bym najbardziej chciał czegoś takiego i myślę, że wtedy moglibyśmy jeszcze szybciej się rozwijać. Mówię to dlatego, ponieważ były takie głosowania, bardzo dużo takich głosowań, ale też w bardzo ważnych sprawach, że mieliśmy dla pewnych inicjatyw 100% poparcia. Więc to świadczy o tym, że ten skład radnych sejmików województwa wtajemniczał się mocno w sprawy te, które dotyczyły województwa i że udawało się znaleźć konsensus właśnie na bardzo szerokiej płaszczyźnie tutaj radnych sejmiku. Z tym budowaniem tej szerokiej koalicji to podejrzewam, że może być jednak dość spory polityczny problem. Problem może być największy w tym, że PiS nie zechce wejść w taką koalicję z Platformą Obywatelską. Pytanie, czy PSL będzie w stanie w przyszłej kadencji, czy byłby skłonny do tego, żeby zamienić Platformę Obywatelską na Prawo i Sprawiedliwość jako koalicjanta, bo jeśli sondaże się sprawdzą, no to Prawo i Sprawiedliwość może być tą silną grupą, silną siłą w sejmiku, która byłaby potencjalnie dobrym partnerem do zbudowania mocnej koalicji. Dzisiaj jest trudno mówić z kim, natomiast mogę z całą stanowczością powiedzieć, że nie ma dzisiaj PSL wskazanego koalicjanta i nie wskazuje. Dlatego, że ja pamiętam już podczas tej trzykadencyjnej mojej bytności w sejmiku, że niespodzianki podczas kolejnych wyborów były bardzo duże. Więc tutaj ugrupowania, które miały po 9 mandatów, traciły je bardzo szybko i do poziomu 4 nawet schodziło, więc trudno tutaj mówić. Natomiast myślę, że trzeba programowo rozmawiać i uzgadniać to, co będzie najlepsze w danym momencie dla mieszkańców województwa lubelskiego. Ale nie wyklucza pan marszałek? Nie wykluczam żadnej możliwej koalicji, bo gdybym wykluczał, to uważam, że bym bardzo w sposób ograniczony myślał. No dobrze, czy uda się przezwyciężyć, czy uda się chociażby wspólnie pracować z radnymi Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, czy w formie koalicji, czy w formie budowania konsensusu tylko dla wybranych projektów. Prawo i Sprawiedliwość dość mocno krytycznie odnosi się do tej pracy obecnego zarządu województwa lubelskiego i chociażby do tego, o czym pan marszałek wspomniał, do kwestii wydatkowania, pozyskiwania, układania planu na wydawanie środków z Unii Europejskiej. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość dość mocno koalicję PO-PSL atakuje, mówiąc o tym, że nie było przejrzystości, jeśli chodzi o projekty kluczowe, etc. No tutaj od kilku, przynajmniej tygodni nam się ciągnie tutaj ta dyskusja między zarządem województwa a radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Sporo jest zarzutów. No, pytanie, czy po czymś takim jest w stanie się później wspólnie pracować dla dobra województwa? Jest dlatego, że akurat ci dwaj radni przespali akurat moment ten, kiedy można było te tezy, prawda, upubliczniać, kiedy można było podczas konsultacji poddawać pod wątpliwość pewne sprawy. A najbardziej przespali to, że trzeba było zejść do poziomu samorządów lokalnych i spróbować z nimi wygenerować takie projekty, jakie snują w swoich wizjach. Bo ja tak robię. Ja od dłuższego czasu w ten sposób pracuję z samorządami lokalnymi. I to się w wielu przypadkach udaje, chociażby ta elektrownia fotowoltaiczna, prawda, która w błyskawicznym tempie powstała, jedyna swego rodzaju w naszym kraju. Więc w ten sposób powinien radny pracować. Zaręczam, że gdyby nie 16 listopada, tej akcji by nie było. Aczkolwiek też uważam, że jest wśród 11 radnych PiS-u jest naprawdę zdecydowana większość radnych, z którymi współpracowałem i myślę, że współpracował będę, jeśli znajdę się w Sejmiku Województwa Lubelskiego. To a propos jednego z tych wspomnianych, nie nazwanych z nazwiska, dwóch radnych, Marek Wojciechowski, pełnomocnik PiS-u w powiecie lubelskim, donosi o tym, czy informuje o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe wykorzystuje te samorządy lokalne, gminne, powiatowe do prowadzenia kampanii wyborczej. Jako przykład chociażby zdjęcia z Urzędu Gminy Wysokie, gdzie płoty są obwieszone banerami waszych kandydatów, a w urzędzie też są dostępne gazetki, plakaty i gazetki i ulotki związane z promocją właśnie waszych kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, sporą macie siłę i sporo macie reprezentantów w samorządzie. Jest rzeczywiście pokusa do tego, żeby wykorzystać to, co już macie, te przyczółki, które macie, do tego, żeby budować też pozycje w kampanii przed wyborami. Są takie praktyki stosowane? Myślę, że pan Marek Wojciechowski wątpi w swoją siłę, pokazując jakby słabości innych. Ja nie nauczony byłem i nie jest to w mojej naturze, by w ten sposób prowadzić kampanię wyborczą. Być może bym to wskazał, gdybym sam nie kandydował. Natomiast jeśli budowałem kiedykolwiek swoją siłę, to zawsze dzięki swemu dorobkowi, swojej pracy. Natomiast nigdy nie starałem się budować, negując kogoś. Oczywiście ja tego nie pochwalam, tylko że takich przykładów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, można by było pokazywać, uważam, kilkanaście nawet może, jeżeli chodzi o teren naszego dużego, prawda, województwa. Więc akurat, mówię, nie jest to w mojej naturze, nie pochwalam tego, ale mówię, nie podoba mi się też to, że jeśli ja sam kandyduję, to nie staram się, a nie jest to też coś takiego bardzo ciężkiego jakiegoś gabarytu, żeby aż tutaj donosić właśnie w ten sposób o tym, ponieważ mówię, no, każda kampania ma jakieś swoje prawa, że tak powiem, które no niekoniecznie, znaczy może nie prawa, ale elementy takie podczas kampanii, które można by było, powiedzmy, z którymi można by było dyskutować. Więc tutaj akurat tak to z mojego punktu widzenia wygląda. Te najbliższe dni, jeszcze ta końcówka kampanii przed wyborami samorządowymi, to będzie czas intensywnej pracy dla kandydatów, dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego lokalnie, żeby też pokazać jeszcze tą swoją siłę i wypracować jak najlepszy wynik dla PSL-u? Tak, oczywiście. Miałem okazję kilka miejsc odwiedzić teraz ostatnio, więc widzę, że jest bardzo intensywna praca, ale sądzę też, że to, co cechuje Polskie Stronnictwo Ludowe, że my na drugi dzień po wyborach jesteśmy zawsze blisko ludzi i staramy się rozwiązywać te najważniejsze problemy, no bo dobry samorząd to taki samorząd, który jest w nieprzerwanym kontakcie ze społeczeństwem i tak trzeba to traktować. Trzeba dialogować przez 4 lata, a żeby spokojnie iść do wyborów, prawda, później. Natomiast takie nakręcanie się sprawami, które niekoniecznie, czasem przypisywanie sobie różnych rzeczy, myślę, że niekoniecznie dobrze jest odbierane w tych ostatnich tygodniach, ale też właśnie każda kampania ma to do siebie, że ten ostatni tydzień, tak jak wcześniej powiedziałem, no jest to zintensyfikowanie tych wszystkich prac, prawda, związanych z kampanią i tak to wygląda również i u nas. W przyszłej kadencji także marszałek? No, jeśli uzyskam większość koalicyjną, to tak, ale bo taka jest wymagana, prawda? Ale jak rozumiem, nie wyklucza pan tego. To nie jest tak, że mówi pan pas. Myślę, że mój staż, moje doświadczenie i sprawność jeszcze póki co w działaniu może świadczyć o tym, że jestem jedną z tych osób, która może być brana pod uwagę, prawda? I na pewno postawię się do dyspozycji tak, jeśli będzie taka wola. A tutaj będzie mocna rywalizacja, bo macie kilku takich mocnych kandydatów też z dużym doświadczeniem. Już nie porównujmy, nie licytujmy się na lata, ale chociaż Arkadiusz Bratkowski, który też ma marszałkowską nosi wielu, uważam, zarówno i w mojej formacji politycznej, jak również w innych, prawda? Także tutaj mówię, ten, kto uzyska większość koalicyjną i poparcie od koalicji, ten będzie marszałkiem. No to w takim razie zapytam też jako kandydata do Sejmiku. Jakie najważniejsze priorytety dla województwa lubelskiego na tę kolejną kadencję i jakie najważniejsze zadania będzie miał Sejmik Województwa właśnie w tych najbliższych latach 4? Tak jak powiedziałem, bo ja w zasadzie odpowiedziałem to na to najważniejsze pytanie, które jest bardzo istotne, na właśnie dalsze lata po roku 2018, kiedy właśnie będzie zmniejszone strumienie środków zewnętrznych, europejskich, a kiedy trzeba będzie funkcjonować, prawda, na zdrowych zasadach rachunku ekonomicznego. Więc to jest podstawowy cel. Cele, które zawarliśmy, czy w strategii rozwoju województwa, te 4 podstawowe, jeżeli chodzi o nasze województwo, one obowiązują nas z perspektywą do roku 2030. I ona wytycza podstawowe kierunki. Regionalna strategia innowacji pokazuje też również, jakie obszary inteligentnej specjalizacji są najważniejsze. I nie da się zmienić w tym województwie raptem kierunku tych przemian i biogospodarka będzie tą inteligentną specjalizacją, wokół której trzeba programować rozwój. Rozwój, jeżeli chodzi o poprzez badania i innowacje, bo na to stawia Unia Europejska i to jest ten właściwy kierunek, do którego musimy się, że tak powiem, podłączyć i bardzo mocno akomodować wiele rzeczy do naszego województwa. Musimy czerpać ze zdobyczy świata nauki, nie tylko lubelskiej, ale również nie możemy doprowadzić do tego, że na terenie Lublina po takich wielkich inwestycjach w naukę, tu mówię o tych substancjach kubaturowych, zabraknie pieniędzy na to, żeby nasi przedsiębiorcy mieli dostęp do tej nauki, na to, żeby wyposażyć te wszystkie uczelnie, uniwersytety i centra badawczo-rozwojowe, które powinny jeszcze powstawać. Myślę, że musimy dalej doprowadzić do tego, żeby Park Naukowo-Technologiczny mógł funkcjonować, by tamten transfer technologii odbywał się, by również prowadzone były badania w kierunku przyspieszenia tempa wzrostu rozwoju gospodarczego, bo dzisiaj to tempo wzrostu rozwoju gospodarczego mamy najwyższe ze wszystkich regionów naszego kraju, ale musimy jeszcze bardziej go przyspieszyć, żeby niwelować ten dystans, który nadal nas dzieli do właśnie wyżej rozwiniętych regionów naszego kraju i Unii Europejskiej. Więc jeżeli nie uporządkujemy gospodarki wodnej w naszym województwie, to będzie wielkie niepowodzenie. Czekamy, dzisiaj stoimy w blokach startowych na masterplany i plany inwestycyjne w tym zakresie. Już dzisiaj, nie mówiłem tego, ale my zgłosiliśmy ponad 80 różnych inwestycji w tym kierunku, ponieważ mamy bardzo dobrze oprogramowane to bardzo ważną dziedzinę życia naszego, bo umiejętne gospodarowanie wodą dzisiaj jest potrzebne nam bardzo. Dlatego, że te stany ekstremalne poziomu wód powodują, że woda przepływa, robi spustoszenie i zniszczenie i odpływa nam do morza. Przychodzi później susza i tej wody nam brakuje. Więc to racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi jest również pewnym motorem wzrostu poziomu gospodarczego, jak również nowych miejsc pracy też, dlatego, że jeżeli przeprowadzilibyśmy rewitalizację kanału Wieprz, wybudowalibyśmy zbiornik Oleśniki, który jest bardzo potrzebny planowanej przyszłej elektrowni, a niezależność energetyczna naszego województwa jest nam niesamowicie potrzebna. My zużywamy ponad 5000 gigawattogodzin energii, a produkujemy niewiele ponad 1300, więc to jest kropla w morzu, więc płacimy największe opłaty za przesył, więc musimy tą koniunkturę dla przedsiębiorczości, czyli by relatywnie energię mieć najtańszą, do tego powinniśmy dążyć, bo to jest bardzo ważne, mocno związane z rozwojem właśnie tej biznesu wszelakiego, tak powiedzmy. Więc tutaj jest bardzo wiele, to wszystko jest, zawiera się w tym, co powiedziałem, w tych dokumentach programowych, bo i tam i gospodarka niskoemisyjna, prawda, i elektroenergetyka, jak również usługi z zakresu IT, czy biomedycyna, prawda, bardzo ważna i istotna. Więc mówię, te dokumenty nam kreślą ten kierunek rozwoju. I dzisiaj każdy, kto chciałby coś innego robić w województwie, uważam, że popadnie no, trochę w tarapaty i turbulencje, ponieważ nie będzie to zgodne z rozwojem, który jest zaprogramowany jakby. Chodzi o to tylko, by go przeprowadzić w taki sposób, by te wszystkie pieniądze były wykorzystane w jak największej efektywności kosztowej, prawda? By efekt był wysoki. I tutaj bardzo wymaga to wielkiej umiejętności i doświadczenia, myślę, ale również wielkiej współpracy wszelkich środowisk. Skoro wspomnieliśmy o planach na przyszłość, o masterplanach, o tych środkach zapisanych czy planowanych na przyszłość, jest jakiś problem z kontraktami terytorialnymi, regionalnymi dla Lubelszczyzny, bo rząd część tych programów, projektów, kontraktów dla części województw zaakceptował, a no właśnie, Lubelszczyzna negocjuje jeszcze cały czas, jak rozumiem. My mamy praktycznie, ja podpisałem ten mandat negocjacyjny, który wynegocjowaliśmy, ale po tej naszej zgodzie jakby nastąpiła jeszcze jedna zmiana, mianowicie taka, że zdjęto z kontraktu terytorialnego Akademię Zamojską, a wprowadzono Teatr Andersena, za którym ja się zgadzam oczywiście, ale nie bardzo się zgadzam nad tym, żeby Akademię Zamojską zdjąć. No i drugi taki szczegół, chodzi mi o te zapisane 67 milionów dla Centrum Onkologii, za którym też bardzo mocno tutaj optujemy, i to są tylko te dwie, jakby można powiedzieć, na dzień dzisiejszy rozbieżności. Także gdybym się na to zgodził, prawdopodobnie bylibyśmy w tej samej stawce tych województw, których kontrakty już zostały podpisane. Dlatego uważam, że nie ma pośpiechu, ponieważ ja nie dążę do tego, żeby przed wyborami, że musiałem przed wyborami to podpisać, bo to nie ma tutaj nic wspólnego i uważam, że przy tego typu negocjacjach pragmatyzm jest najważniejszy, a nie polityka. To kiedy możemy się spodziewać, że będzie akceptacja rządu? Na każdym posiedzeniu prezydium rządu o kontraktach rozmawia i przyjmuje bądź wprowadza poprawki. Więc myślę, że to będzie jedno z pierwszych prezydiów. Jesteśmy zaproszeni do ministerstwa na rozmowy kolejne, także to jest kwestia czasu, tylko tego krótkiego już. To jeszcze wracając do tej... A poza tym jeszcze może, przepraszam, jeszcze dodam, że to nie jest też tak bardzo istotne z tego chociażby względu, że to jest pierwszy etap kontraktu. Kontrakt to nie jest coś sztywnego, że tam zapisane są pieniądze, inwestycje, bo to jest coś, co jest elastyczne. To będzie renegocjowane co jakiś czas. Tam będą wchodziły być może nowe inwestycje, które okaże się, że których realizacja będzie, tak jak powiedziałem, jeszcze bardziej efektywna, czy jeszcze bardziej potrzebna. I niektóre mogą zejść, które nie będą do końca przygotowane na takim stopniu, powiedzmy, szczegółowości, jak powinny. Więc to jest, że tak powiem, półpłynne, prawda? Więc tu nie możemy się aż tak mocno przywiązywać, aczkolwiek no, powinniśmy, istotne jest, jakie tam się znajdują te inwestycje na liście podstawowej i liście tych uzupełniających. To jeszcze wracając, chciałbym, żebyśmy na koniec wrócili jeszcze na chwilę do kampanii przed wyborami samorządowymi. Przed wyborami w ogóle okazuje się, że wszystkie partie polityczne, wszystkie ugrupowania są wielkimi miłośnikami wsi, rolników, produkcji rolnej, etc., więc macie jako PSL sporą konkurencję w tym adorowaniu właśnie wsi przed wyborami wszelakimi. Od PiS-u po SLD ta miłość do rolnictwa i do wsi się zaczyna rozciągać. Mam to satysfakcję, że nie muszę tego udowadniać, panie redaktorze. Od 28 lat siadam na kombajn, bez względu na to, jaką pełnię funkcję. I chciałbym, żeby mi się tak to już udawało, więc... natomiast ci, którzy... Takich formacji, które elektoratem wiejskim manipulują, jest wiele. Nawet ci, którzy czasem mówią obraźliwe słowa wręcz dla niektórych wobec wsi, gotowi są wskoczyć za nią w ogień, za rolników, bo mówią to w przypływie emocji i tej niemożności czasem pomocy rolnictwu, która z danego poziomu jest. Dzisiaj jesteśmy w dobie takich ogromnych przemian społeczno-gospodarczych, tym bardziej również na wsi, że trudno nadążyć czasem za tymi zmianami. Ja życzę wszystkim powodzenia, ale życzę też sobie i państwu, życzę rolnikom przede wszystkim, by było coraz więcej takich rolników, którzy patrzą i oceniają ze swojej perspektywy w sposób realny, a nie emocjonalny tych, którzy chcą pomóc, bo w okresie właśnie wyborów to masę chce pomóc, prawda, w kampanii wyborczej, tylko że później po wyborach niewiele z nich zostaje na tej wsi i interesują ją potrzeby wsi. Można by tutaj przytaczać właśnie fakty z historii, kiedy właśnie te 200 tysięcy ton cukru zostało przespane przez niektórych ministrów i wtedy nikt nie płakał, nie alarmował. Można mówić przy dopłatach bezpośrednich, kto chciał przeznaczać je na zbrojenia, a nie na pomoc dopłaty dla rolników. Więc w wielu innych takich przykładach. Więc kto dąży do tego, by ten klimat przy wymianie i handlu zagranicznym ze wschodem był pozytywny, a kto psuje te układy polityczne, prawda? I zepsuć jest bardzo łatwo. Więc natomiast naprawia się później w sposób żmudny, długotrwały i za każdym razem ufności brakuje. Więc mówię, ja uważam, że Polskie Stronnictwo Ludowe w sposób stabilny, nowoczesny również podchodzi do tych wszystkich przemian, które są na wsi i nad wszystkimi decyzjami, które tutaj, jeżeli chodzi o losy mieszkańców obszarów wiejskich, naprawdę waży to, bada i te decyzje stara się w sposób pragmatyczny podejmować. To jeszcze na koniec tylko krótko zapytam o ocenę szkolną albo akademicką właśnie tej ostatniej kadencji kończącej się zarządu województwa lubelskiego. Też, no, jak rozumiem, mam nadzieję, pytam tylko krótko i o ocenę taką liczbową czy cyfrową, no bo mam też nadzieję, że będzie okazja do tego, żebyśmy jeszcze dłużej porozmawiali. Też pewnie państwo jego zarząd będziecie chcieli w najbliższym czasie w sposób szerszy to wszystko podsumować. A gdybyśmy to mieli zamknąć tylko w jednym zdaniu, czy w jednej ocenie, jaka by to była ocena? Żeby nie być zarozumiałym, myślę, że 4+ można postawić. Dobrze, to w takim razie czekamy na rozwinięcie tej oceny. Marszałek województwa lubelskiego, jedynka na liście PSL w okręgu nr 3 w wyborach do sejmiku, Sławomir Sosnowski był dziś moim i państwa gościem. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Panu, dziękuję państwu. Szczęść Boże, życzę miłego dnia. Aby subskrybować nasz kanał, kliknij ikonkę, która pojawiła się na ekranie.